Wiedźmin, a przynajmniej jego pierwsza część, zestarzały się dosyć nie za dobrze według graczy. System walki niezbyt dobry, bo według większości graczy jest on monotonny i za łatwy. A grafika? Grafika i samosterowanie dla innych to trochę drewno i większość osób zniechęca się do tej produkcji, ale jest ona zacna. Ten film powstał dla osób, którzy są przyzwyczajeni do nowych gier i chcą poprawić doświadczenie z tą produkcją, albo chcą po prostu odświeżyć sobie Wiedźmina. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Uwaga, film nie jest żadnym top, więc mody będą podawane losowo. Powrót Białego Wilka. Mod obowiązkowy dla każdego. Między innymi poprawia on interfejs, grafikę i postacie oraz wygląd gry. Dodaje także ballady i nowe postacie, a także jedną unikalną zbroję. Redux Reshade. Jedna z nieobowiązkowych modyfikacji, aczkolwiek jest dobra na tyle, by trafić do tej listy. Modyfikacja ta dodaje o wiele żywsze niebo i cienie, przez co na przykład, dajmy na to, bagna lub wyzima klasztorna wyglądają obłędnie, co zresztą załączam na tych screenshotach. Sober Reshade. Podobny do Reduxa, aczkolwiek ten wzbogaca się o trawę i ogólnie naturę. Woda wygląda realistyczniej, a sama gra przybiera na kolorach. A propos kolorach i palecie, to przejdziemy do następnego moda, jakim jest Contrasting and Realistic Preset. To jest mod tych samych twórców, co tworzyli Reshade'a. I ten mod dodaje grafikę o niebo lepszą, a także miasta, wsie i budynki wyglądają realistyczniej. Cóż mogę rzec, jest on obowiązkowy. Oczywiście w naszej przygodzie trafia się tak, że Wiedźmin jest przeciążony, a w ekwipunku macie same duperele, które nawiązując do prawdziwego życia są bardzo małe i mają bardzo małą wagę. A jeśli już jesteśmy przy wadze, item stacking and equipment slots, jest to obowiązkowy mod. Ten mod pozwala na uniesienie w jednej gromadce przedmiotów lekkiej ważkości, np. pierścieni, naszyjników lub dropu z bandytów. A chodzi oczywiście o takie duperele, na przykład pierścienie, a nie na przykład, dajmy na to, ogromne bławy lub miecze, tak jak na przykład było to w Gothicu. Niektóre rzeczy się nie stakują i zajmują miejsce w ekwipunku. Full Compatible Balance. Naszekacie na system walki? W porządku, mam coś dla was. Nie zmienia ten mod co prawda klikania w myszkę, nie dodaje fikołków i adrenaliny i drzewko umiejętności jak w Wiedźminie drugim. Aczkolwiek jest takie coś w Wiedźminie pierwszym, ale o tym potem. Jest to element kosmetyczny. Ale w tym odcinku zajmujemy się modami. Ten mod jest obowiązkowy, jeśli chcecie poczuć klimat walk opisanych w książce pana Andrzeja Sapkowskiego. Używanie alchemii dzięki temu modowi jest niezbędne. Geralt może umrzeć w walce z głupimi utopcami bądź gulem. Obowiązkowe jest nakładanie olei i osełki na miecz. Kilka razy sam się włożyłem w krypcie, którą odwiedzamy na Podgrodziu, a chcę zaznaczyć, że to była walka z gulami. Walki są bardzo ciężkie. Chcesz walczyć bez alchemii? Proszę bardzo, poczujesz się jak w Dark Souls. Faster Movement. Ten mod jest bardzo konieczny w tej grze, jeśli zależy wam na czasie, a życie prywatne daje się we znaki i chcecie się pośpieszyć. Geralt jest bardzo, ale to bardzo powolny, więc na przykład jak jesteśmy na bagnach, a do wyzimy mamy kawał sporej drogi, a sama wyzima jest dosyć obszerna i chcecie zaoszczędzić sobie na czasie, to ten mod jest jak najbardziej obowiązkowy. Scabbard mod. Polecam tego moda, jeżeli chcecie, aby wasz Wiedźmin nie nosił mieczy na plecach. Dosłownie bez żadnego zabezpieczenia, czy też po prostu lewitowały sobie na jego plecach. The Witcher Remastered Project. Ten mod jest nadal rozwijany, aczkolwiek jest on bardzo fajny. Dodaje on nowe tekstury i ogólnie twórca się bardzo stara, aby odświeżyć grafikę. Również mod obowiązkowy. Witcher Ace for Every Witchers. Ten mod dodaje kocie oczy dla wszystkich Wiedźminów. Ten mod nie jest obowiązkowy, aczkolwiek jest on dla ludzi, którzy zwracają w duszą uwagę na szczegóły.
The Witcher Perfect Blood Fix. Jak wiecie, krew Wiedźminie nie jest niezbyt realistyczna i bryzga na lewo i na prawo. I nie zostawia prawie żadnych śladów. Znaczy zostawia, aczkolwiek są no trochę nierealistyczne. Także ten mod jest dla wszystkich, którzy zwracają dużą uwagę na szczegóły. Tak jak na przykład ten poprzedni mod. I lubią oczywiście krwawą rozgrywkę. A Beautiful Moon. Ten mod jest ładny. Ten mod jest fajny, aczkolwiek nie jest on przydatny. Oczywiście dla osoby jest on przydatny, która lubi zwracać uwagę na różne szczegóły i lubi podziwiać widoki. Ten mod dodaje bardzo ładny księżyc. Sam zresztą potrafię patrzeć się godzinami w księżyc i widoki z Wiedźmina. Jeden z najbardziej obowiązkowych modów dla osoby, która na przykład, jak na przykład kończycie grę, macie miecze i macie tam obowiązek, bo tam jest eksport rzeczy do Wiedźmina drugiego. Na przykład zostawiacie broń u człowieka, który przechowuje tą broń, na przykład dajmy na to karczmarza i rzeczy. Możecie wezwać shopkeepera, czyli osobę, która ma te rzeczy, dowolne miejsce i możecie z nim pogadać i wziąć te rzeczy, na przykład przy końcu gry. I wtedy możecie przenieść te rzeczy do Wiedźmina drugiego. Bardzo przydatny mod, jeśli nie chcecie ciągle mieć przepełnionego ekwipunku. Fair Kalkstein mod. Ten mod dodaje Kalksteina, który, no to jest niezbyt obowiązkowy mod, ale tak mówię, bo teraz się zaczyna część te modów nieobowiązkowych tak konkretnie. Ten mod dodaje, tak jak na przykład mamy moment na bagnach, ale nie będę spoilerował dla nowych osób, choćkolwiek ta gra ma 15 lat. No, będzie 16, za niedługo. No to jak nam Kalkstein obiecał, da nam pieniądze za otworzenie pewnej wieży na bagnach, o tym nie będę opowiadał. Miał nam zapłacić, ale nam nie zapłacił i w tym modzie może nam zapłacić. Po prostu. Parament Buddies mod. Jak wiecie, fizyka w Wiedźminie pierwszym nie była najlepsza. Na przykład dajmy na to walki bokserskie. Na przykład jak walczycie na pięści i uderzycie jedną postać koło, na przykład dajmy na to łóżka, no to ona wpadnie pod to łóżko i no po prostu się troszeczkę zapadnie pod to łóżko. Nie wiem jak to powiedzieć, albo po prostu ciało upadają tam, gdzie nie miały upaść, na przykład w ścianę wpadną. Albo po prostu ciała układają się w niezbyt odpowiednim. To źle brzmi, ale to dosyć nieważne. Polecam ten mod, aczkolwiek no nie jest on aż tak przydatny, rzadko z niego korzystam. Polecam też No Blur Blizzard mod for The Witcher 1. Ten mod pozwala na to, żeby oczyścić drogę, na przykład dajmy na to z... Na przykład niektóre drogi na niskich lub wysokich ustawieniach są rozmazane. Ten mod pozwala temu zapobiec. I to byłoby na tyle w tym zestawieniu. Mam nadzieję, że wam pomogłem i macie większą satysfakcję z gry. Instrukcja dotycząca instalacji jest w opisie każdego moda, a linki do modu zostawiam wam w opisie. I jeszcze w ramach bonusu dorzucę wam, bo w pewnych modach jest napisane o modzie Override, a w niektórych wersjach gry nie ma tego moda, na przykład na płytce. Więc na przykład pokażę wam, jak instalować mody do tego folderu, a raczej no to będzie bardzo proste, aczkolwiek niektóre osoby tego nie ogarniają.